Jak zostać przewodnikiem terenowym i miejskim i czy to łatwiejsze niż otrzymanie pozwolenia na prowadzenie wycieczek górskich? Na te i inne pytania odpowiadał pan Adam Lapski, prezes Koła Przewodników Turystycznych imienia Augusta Czarnynogi. Wakacje to czas zwiedzania, wakacje to czas wycieczek, także wędrówek górskich. Proszę powiedzieć, jak można zostać przewodnikiem terenowym, miejskim, a także górskim, co wydaje się być trudniejszą sztuką? W tej chwili przewodnictwo jest rozdzielone, dlatego że ustawa deregulacyjna w zasadzie wyłączyła spod licencjonowania przewodników terenowych i miejskich. Jedynie licencjonowani są przewodnicy górscy. Aby zostać przewodnikiem terenowym lub miejskim, czyli po województwie na przykład śląskim, no to można by się było generalnie zapisać w Urzędzie Miasta, Wydziale Działalności Gospodarczej i sprawa jest załatwiona. Czy sprawdzane są kompetencje tych osób? No, kompetencje są sprawdzane w terenie, jak ten przewodnik się zachowuje, o czym opowiada, jakie ma kompetencje w praktyce. Bo sama teoria, no to rozumiem, można zdobyć teorię, można się wyuczyć historii, topografii, szlaków turystycznych, ale jak się zachowuje w relacjach międzyludzkich, w terenie, z grupą, jakie ma kompetencje w opowiadaniu o zabytkach, o historii danego miejsca. To jest właśnie potwierdzenie tego, czy dany przewodnik jest dobry, czy niedobry. Czyli rozumiem, że wystarczy zapisać się do urzędu i takie kompetencje już nie są w żaden sposób sprawdzane żadnym egzaminem? To znaczy terenowy i miejski przewodnik, no w zasadzie nie, bo jest wyłączony z deregulacji zawodów, tak jak taksówkarz czy inne zawody. Jak pan ocenia tą zmianę? To znaczy my generalnie w naszym środowisku oceniamy ją negatywnie, dlatego że w zasadzie przewodnikiem terenowym lub miejskim zostać może każdy. Nie jest sprawdzana wiedza, dopiero właśnie ta praktyka sprawdza go. Co innego jest utrzymywanie licencji przewodnika górskiego. Tu wymagany jest dalej egzamin. Są to uprawnienia państwowe nadawane przez marszałka województwa, na przykład województwa śląskiego na teren Beskidów. W jaki sposób można zostać przewodnikiem górskim? Osoba, która chce zostać przewodnikiem górskim, musi przejść odpowiedni tok nauczania na kursie przewodnickim. Ile trwa taki kurs? Taki kurs trwa przeważnie 1,5 do 2 lat. I czego tam można się nauczyć? Na tych kursach uczymy różnych rzeczy. Przede wszystkim topografii górskiej, szlaków dojazdowych, szlaków turystycznych, historii danego regionu, historii ogólnej Polski, geografii Polski. No tego wszystkiego, co przewodnik beskidzki powinien górski na przykład znać. Po takim kursie, który jest prowadzony na przykład przez PTTK, są organizowane egzaminy państwowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa, na przykład województwa śląskiego na teren Beskidów. I wtedy taki egzamin jest w kilku częściach. Pierwsza jest część teoretyczna, składająca się z testu. Po zdaniu tego testu jest druga część teoretyczna, egzamin przed komisją państwową. I to jest w jeden dzień. A potem jest egzamin praktyczny, wyjazdowy, dwudniowy, na którym właśnie komisja sprawdza te elementy praktyki, czyli jak się przewodnik zachowuje w autokarze, jak się zachowuje na szlakach turystycznych, czy umie udzielić pierwszej pomocy, czy zna historię, czy zna topografię. Tego typu umiejętności są sprawdzane na egzaminie państwowym powoływanym przez marszałka województwa.